spokojny elektryk był mężem i ojcem i zbrodniczym seksualnym fetyszystą. Gdy w Willamette Valley zaczęły ginąć młode kobiety, ludzie byli przerażeni. Czuliśmy, że w okolicy grasuje seryjny zabójca. Coś się działo z kobietami. Nic więcej nie wiedzieliśmy. Kobiety znikały jedna po drugiej. Chwycił mnie za włosy i zaczął bić moją głową o betonowy podest. Zabicie ofiary było początkiem zabawy. Po zabawie okaleczał ciała. Czerpał z tego wielką satysfakcję. W sobotnie noce potrzebowałem czegoś. Jerome Henry Brudos, lubieżny zabójca. Dziesiątego maja 1969 roku wędkarz dokonał szokującego odkrycia. W rzece Long Tom leżało, obciążone czymś, ciało kobiety. Wcześniej zniknęły cztery dziewczyny, więc w okolicy panowała niemal histeria. Cztery kobiety zaginęły. Odkrycie ciała potwierdziło obawy rodziny. To była Linda Sully. Lindę porwano w centrum handlowym Lloyda w Portland. Została uduszona i wrzucona do rzeki. Do ciała przywiązano kawał żelastwa. Nurkowie przeszukali rzekę. Po dwóch dniach znaleźli kolejne ciało. Karen Sprinker, zaginioną od 27 marca. Także uduszono. Wiedzieliśmy, że chodzi o seryjnego zabójcę. Jerome Henry Brudos, przyszły zabójca, urodził się w Webster w południowej Dakocie 31 stycznia 1939 roku. Trwał wielki kryzys i rolnicy Dakoty z trudem walczyli o przeżycie. Szukając lepszego miejsca, ojciec Jeroma, Henry, zabrał rodzinę do Oregonu. Chciał znaleźć stałą pracę i bezpieczny dom dla dzieci. Rodzina przeniosła się do Willamette Valley, między Portland na północy i Eugene na południu. W środku leży stolica stanu Salem i nieco bardziej na południe miasto Corvallis. W tym idyllicznym miejscu Jerome spędził dzieciństwo. Ale to dzieciństwo wcale nie było idylliczne. O pracę było trudno i rodzina wciąż wędrowała. Często zmieniał szkołę i z pewnością nie miał poczucia bezpieczeństwa. Zapracowany ojciec nie interesował się rodziną. Dziećmi zajmowała się pruderyjna, skłonna do histerii matka Eileen. Ślepo kochała starszego z synów Larego i gardziła młodszym Jeromem. Matka Jeroma gorąco pragnęła córki. Ludzie na ogół wolą mieć synów. Ona jednak chciała dziewczynki, a nie chłopca. Sposób, w jaki pierwsza kobieta w życiu chłopca, matka, traktuje go, jest bardzo ważny. Jeśli chłopiec czuje się odtrącony, bo matka ma mu za złe, że w ogóle się urodził, fatalnie to wpływa na jego psychikę. Eileen często karała Jeroma. Raz miało to związek z parą butów na wysokim obcasie, jakie znalazł w śmieciach. Jerome miał 5 lat, gdy znalazł damskie szpilki. Coś kazało mu sięgnąć po nie, a nie po jakąś męską zabawkę, traktor czy ciężarówkę. Przyniósł buty do domu i zaczął w nich chodzić. Gdy matka to zobaczyła, uderzyła go i kazała mu je wyrzucić. Buty stały się tabu. Chłopiec nie rozumiał, czemu matka tak histerycznie zareagowała. Na złość jej postanowił je zatrzymać. Nadal się nimi bawił. Gdy Eileen to odkryła, wściekła się.
Dostała szału. Spaliła buty na oczach chłopca. Mały dostał od matki sygnał, że to, co zrobił, było złe i paskudne i że nie wolno mu więcej tego robić. Ta historia musiała wzbudzić u niego silny gniew, podsycając rosnące w nim uczucie bezsilności i frustracji. Z czasem miało go to pchnąć na drogę destrukcji. Reakcja matki wywołała u chłopca fiksację. Buty stały się czymś ważnym dla jego rodzącej się seksualności. Zaczął wiązać podniecenie seksualne z agresją i widokiem obuwia jako owocu zakazanego. Z czasem rozwinęło się to w fetyszyzm. Po kolejnej przeprowadzce 16-letni Jerome mieszkał obok rodziny z dorastającymi córkami. Snuł na temat dziewczyn fantazje graniczące z obsesją. Zaczął kraść ich suszącą się bieliznę. Tylko tak mógł zaspokoić swoje potrzeby seksualne. Był przeciętniakiem i rówieśniczki raczej się nim nie interesowały. Gdy kradzieżami zajęła się policja, Jerome dostrzegł swoją szansę. Wmówił jednej z dziewcząt, że współpracuje z policją i ściągnął ją do domu na rozmowę o przestępstwie. Gdy przyszła, powitał ją i zniknął. W drugim pokoju włożył maskę i wrócił do niej. Przyłożył dziewczynie nóż do gardła i kazał się jej rozebrać. Zdjęła sukienkę, a on zrobił jej zdjęcie i wybiegł. Gdy przerażona dziewczyna chciała uciec, Jerome wrócił i powiedział jej, że obcy zamknął go w szopie. Starał się ją przekonać, że to nie on na nią napadł. Nie uwierzyła mu, ale nie doniosła na niego. Czując się bezkarny, stał się bardziej zuchwały. Pewnego dnia, odwożąc koleżankę do domu, zatrzymał się na uboczu i kazał jej się rozebrać. Gdy odmówiła, wściekł się. Wyciągnął ją z auta i zaczął bić. Postąpił jak brutalny sadysta, był dorastającym chłopcem i takie zachowanie nie było normalne. Przejeżdżająca para zobaczyła to i zawiadomiła policję. Zatrzymany przyznał się. Znaleziono u niego buty, bieliznę, aparat fotograficzny. Śledczy znaleźli zdjęcia nagiej sąsiadki. Przesłuchana opowiedziała o ataku. Policjanci z Cornwallis wiedzieli, że chłopak ma poważne problemy, ale nie podejrzewali, że zostanie brutalnym mordercą. Gdy Jerome odzyska wolność, jego seksualne fantazje zaczną wymykać się spod kontroli. W roku 56 17-letni Jerome Brudos miał poważny problem ze swoją obsesją na punkcie kobiecych butów i bielizny. Kradł je i ukradkiem nosił. Aresztowano go za pobicie dziewczyny. Innej kazał się rozebrać pod groźbą noża. Trafił do stanowego szpitala psychiatrycznego. Lekarze wierzyli, że 17-latka uda się wyleczyć. Wszyscy znamy film Lot nad kukułczym gniazdem z Jackiem Nicholsonem. Oto szpital, do którego Jerome trafił. Film opowiada o patologiach, jakie trafiają się w takim miejscu. I młody Brudos też się z nimi spotkał. Brudos opowiedział psychiatrom o swoich fantazjach. W jednej był szefem tajnego więzienia dla młodych kobiet. Wchodził do celi i wyciągał z niej dziewczynę, na którą miał ochotę. Takie pragnienia u młodocianego fetyszysty nie wzbudziły alarmu u lekarzy. Przeciwnie, uznali jego przypadek za dość łagodny.
Pozwolili mu chodzić w dzień do szkoły i wracać na noc do szpitala. Gdy przyglądali się temu, co robił i jak się zachowywał, nie widzieli żadnych trwałych zagrożeń. Mówili to samo, co jego rodzice. Z czasem mu to przejdzie. Wyrośnie z tego. W styczniu 1957 roku, po 9-miesięcznej kuracji, psychiatrzy rozpoznali u Brudosa lekką schizofrenię. Mimo jego napaści i fantazji uznali, że nie jest groźny i wypuścili go. Brudos wrócił do domu i do nauki w liceum. Był inteligentny, interesował się elektroniką, ale szkoła go nudziła i ledwo ją skończył. Nie znalazł pracy, więc w roku 1959 wstąpił do wojska. Trafił do bazy Fort Ord nad Zatoką Monterey w Kalifornii. Służył w armii i pielęgnował swoje ukryte obsesje i fantazje. W końcu zbadał go wojskowy psychiatra i uznał, że chłopak jest zbyt pokręcony, żeby móc być żołnierzem. Wyrzucony z wojska ze względu na swoje obsesje, wrócił do Oregonu do matki. Ta przyjęła go chłodno. Kazała mu nawet sypiać w szopie za domem. Wkrótce wrócił do starych przyzwyczajeń. Znów kradł kobiece buty i bieliznę, a z czasem zaczął napadać na kobiety. W biały dzień próbował uprowadzić kobietę, która pracowała w firmie telefonicznej. Gdy wróciła po lunchu do biura, rzucił się na nią. Broniła się, więc zacisnął ręce na jej szyi. Gdy nieprzytomna kobieta upadła, zabrał jej buty i uciekł. Ten atak chwilowo zaspokoił jego seksualne potrzeby, ale jak to bywa z tego typu skłonnościami, na długo mu to nie wystarczyło. Wkrótce zapragnął czegoś więcej. Brudos, wciąż będący prawiczkiem, nie był pewien, co robić. Po opuszczeniu domu zatrudnił się jako inżynier w lokalnej radiostacji. Kolega z pracy umówił go z ładną 17-latką, Ralphine. To chyba była pierwsza pozytywna interakcja z ludźmi w jego życiu. Ralphine spodobał się poważny, odpowiedzialny 23-letni mężczyzna. Okazywał jej kurtuazję, później uczucie. Gdy zaszła w ciążę, jej rodzice niechętnie zgodzili się na ślub. Pobrali się wiosną 1962 roku. Młoda i naiwna Ralphine początkowo zgadzała się na żądania starszego, zaborczego męża. Kazał jej chodzić po mieszkaniu czy krzątać się w kuchni nago, tylko w butach na szpilkach. Zabronił żonie wchodzić do piwnicy, w której urządził ciemnie i wywoływał kontrowersyjne zdjęcia. Były tam zdjęcia Ralphine w różnych pozach i strojach. Niekiedy nosiła bieliznę, którą ukradł. W Ralphine Brudos znalazł żonę lalkę, o jakiej zawsze marzył. Uległa i niedoświadczona, nie widziała nic dziwnego w życzeniach męża. Ludzie zwykle widzą bliskich lepszymi niż są i często usprawiedliwiają ich dziwne zachowania. Żona kogoś takiego może robić to, chroniąc samą siebie. Brudos nie utrzymał pracy i rodzina często się przeprowadzała. Z czasem Ralphine zaczęła odmawiać mężowi pozowania do zdjęć i udziału w przebierankach. Wobec niechęci żony Brudos znalazł inny sposób realizacji swoich seksualnych fantazji. Zaczął ukradkiem nosić kobiece rzeczy. Często wkładał damską bieliznę pod ubranie do pracy. Kradł teraz coraz więcej kobiecej odzieży. Kradnąc damskie rzeczy, miał poczucie, że panuje nad kobietami, czy go lubią, czy nie. Przypadkowe zdarzenie w Portland otworzyło przed nim nową drogę. Zobaczył na ulicy pewną dziewczynę i poszedł za nią. Gdy wsiadła do autobusu, zrobił to samo. Śledził ją aż do jej domu.
Widział, jak weszła do mieszkania i zaczekał, aż pójdzie spać. Włamał się do środka i zaczął kraść ubranie. Kobieta obudziła się, wtedy rzucił się na nią, przydusił ją i zgwałcił. Gwałt silnie wzmocnił jego psychopatyczne skłonności. Udowodnił sobie, że jest zuchwały i odważny. Uwierzył, że może popełniać zbrodnie i pozostać bezkarny. Sytuacja w domu skłoniła go do ryzykownych poczynań. Żona wychowująca dwójkę dzieci nie miała ochoty wypełniać jego seksualnych fantazji. Chcąc odzyskać jej zainteresowanie, zostawił kilka swoich zdjęć na wierzchu. Były to zdjęcia jego samego, w damskim stroju, w butach na szpilkach. Żona zignorowała prowokacyjne zdjęcia. Brudos spędzał w ciemni coraz więcej czasu. Gdy ktoś taki zakłada rodzinę, szuka kogoś, kto nie będzie zadawał pytań. Jego żona nie chciała nic wiedzieć, instynktownie bojąc się prawdy. 26 stycznia 1968 roku 19-letnia Linda Slauson sprzedawała na ulicy Brudosów encyklopedię. Brudos pracował właśnie w ogrodzie. Okazał entuzjazm dla encyklopedii i zaprosił dziewczynę do domu. Zwabił ją do piwnicy pod pozorem, że nie chce przeszkadzać reszcie domowników. Gdy tylko tam zeszła, zaszedł ją od tyłu i uderzył w głowę. Cios nie zabił dziewczyny, więc dokończył dzieła, dusząc ją. Potem poszedł na górę, dał żonie pieniądze i kazał jej iść z dziećmi na zakupy. Klasyczne oznaki psychopatii to brak empatii, pogarda dla prawa, narcyzm. Seryjni zabójcy zawsze są psychopatami. Tylko ktoś z zaburzoną osobowością może popełniać zbrodnie i wracać na łono rodziny, jakby nic się nie stało. Pozbywszy się rodziny, Brudos zaczął się zabawiać ciałem martwej dziewczyny. Wielu seryjnych zabójców uwielbia pastwić się nad ciałami zabitych osób. Rozkoszują się tym, że mają nad martwą ofiarą pełną kontrolę. Brudos sięgnął do swojej kolekcji damskiej odzieży i ubrał Lindę w seksowną bieliznę i szpilki. Robił zdjęcie za zdjęciem. Potem wziął piłkę do metalu i odciął ofierze stopę. Zachował ją jako trofeum, fetysz. Trzymał ją w zamrażarce. Czasami wyjmował ją, wkładał na nią damski but i onanizował się. W nocy, gdy rodzina spała, Brudos wsadził ciało Lindy do auta, przywiązał do niego kawał żelastwa i wrzucił je do rzeki Long Tom. Następnego dnia rodzina Lindy Slauson zaczęła jej szukać. Policja nie potrafiła im pomóc. Jerome Henry Brudos rozkoszował się swoim pierwszym zabójstwem. Minie 10 miesięcy, nim znów uderzy. U seryjnych zabójców po zbrodni następuje stan uspokojenia. Z czasem trwa on coraz krócej. W międzyczasie rodzina przeniosła się do Salem. Ich nowy dom miał osobny garaż, idealny na warsztat i ciemnie. W nocy 26 listopada 1968 roku, jadąc po pracy do domu, Brudos spotkał Jan Whitney. Jej wóz popsuł się na drodze. Zatrzymał się, bo kobieta mu się spodobała. Dostrzegł w niej potencjalną ofiarę. Powiedział, że naprawi jej auto, ale musi wpaść do domu po narzędzia. Zabrał Jan do Salem. Czekała w wozie, a on poszedł do domu. Gdy wrócił, usiadł na tylnym siedzeniu za nią. Zacisnął jej na szyi skórzany pasek, który przyniósł z domu. Przecisnął drzwiami naprężony pasek i zaczął się pastwić nad duszącą się ofiarą. Zgwałcił umierającą dziewczynę na przednim siedzeniu rodzinnego wozu.
Chore żądze pchały Brudosa do robienia potwornych rzeczy. Ponownie zgwałcił martwą już kobietę, po czym powiesił ją w swoim garażu, niczym kawał mięsa. Tkwiły w nim głębokie pokłady gniewu i wściekłości. Zawsze miał fatalne relacje z matką. Wiedział, że go nie chciała, że nim pogardzała. Ucierpiała na tym jego seksualność. Uznał, że matka gardziła nim, bo włożył damskie buty. Nienawiść do niej przelał na inne kobiety. Brudos trzymał ciało Jan w garażu przez 5 dni, wciąż się nad nim pastwiąc. Stał się lubieżnym zabójcą. Ludzie tacy chętnie uprawiają nekrofilię, czyli seks z ofiarą po jej śmierci. Ciało Jan wisiało w garażu, gdy Brudos zabrał rodzinę na długi weekend. W tym czasie w jego domu doszło do zdarzenia, które mogło ujawnić jego mroczny sekret. Jakieś auto wpadło na jego garaż i warsztat. Wezwana policja zaczęła się rozglądać na miejscu wypadku. O dziwo policjanci nie odkryli ciała Jan Whitney. Próbowali zajrzeć do garażu przez powstały wyłom. Gdyby bardziej się przyłożyli, zobaczyliby wiszące tam ciało. Brudos był podekscytowany całą historią. Wierzył, że jest mądrzejszy od policji i cała sprawa tylko go w tym utwierdziła. W końcu znudził się ciałem ofiary i zrzucił je z mostu do rzeki Willamette. Dwie kobiety w Oregonie zniknęły, ale wciąż nikt nie podejrzewał, że to sprawka seryjnego zabójcy. Do wiosny 1969 roku Jerome Brudos zabił w Oregonie 2 kobiety. Obie ofiary zgwałcił i okaleczył. Morderca spotkał je całkiem przypadkowo. Jego chore fantazje coraz silniej pchały go do nowych zbrodni. 30-letni elektryk nie chciał dłużej zwlekać. Był gotów do zabijania. Rozzuchwalił się. Miał już na koncie gwałty i zabójstwa, nie mówiąc o kradzieżach damskiej bielizny. Teraz potrzebował jeszcze silniejszych wrażeń. 27 marca wybrał miejsce akcji. Parking domu handlowego Meyer & Frank w Salem. W oko wpadła mu Karen Sprinker, studentka miejscowego uniwersytetu. Rodzina Sprinkerów mieszkała w południowym Salem, 3 kilometry od domu handlowego. Karen wpadła tam zjeść lunch ze swoją matką. W ustronnej części parkingu Brudos zastraszył Karen i wepchnął do swojego wozu. Uprowadził ją, grożąc jej atrapą pistoletu. Zabrał ją do swojego garażu. Dziewczyna robiła wszystko, żeby ocalić życie. Kazał jej się rozebrać i pozować do zdjęć, tylko w szpilkach na nogach. W końcu założył jej pętlę na szyję i przyczepił linę na specjalnym wyciągu pod sufitem. Podciągnął dziewczynę kilka centymetrów nad podłogę i poszedł do domu, żeby coś zjeść i obejrzeć kreskówkę, podczas gdy ofiara powoli się dusiła. Gdy wrócił do garażu, Karen była martwa. Znów pastwił się nad jej ciałem. Chciał mieć specjalne trofea. Odciął kobiecie obie piersi, zrobił ich odcisk i spróbował wykonać ich odlew w brązie. Potem przywiązał do ciała Karen blok silnika. Niezauważony spuścił jej ciało z mostu do rzeki Long Tom. Gdy Brudos pozbywał się ciała, rodzina i przyjaciele Karen próbowali zrozumieć jej nagłe zniknięcie. Wiedziałem, że stało się coś złego. Czułem na plecach zimny dreszcz. Zgłosiliśmy na policji jej zniknięcie.
Policja nagłośniła sprawę i zbadała dziesiątki błędnych tropów. Także rodzina Sprinkerów prowadziła poszukiwania na własną rękę, wierząc, że dziewczyna żyje. Poszukiwania jeszcze trwały, gdy innej młodej kobiecie śmierć zajrzała w oczy. 21 kwietnia Brudos dostrzegł Sharon Wood, przechodzącą przez ulicę przy parkingu uniwersyteckim w Portland. To był jego typ. Szczupła, atrakcyjna, samotna. Gdy weszłam na schody, ten człowiek wyciągnął broń i powiedział: nie krzycz, to nie zginiesz. Objął moją głowę ramieniem i wtedy jakoś udało mi się złapać zębami jego kciuk. Pamiętam tylko, że mocno uderzył mnie w głowę, aż zobaczyłam gwiazdy, po czym odskoczył i uciekł. Zaskoczony oporem Sharon, Brudos zdołał uciec, nie wzbudzając podejrzeń. Niestety policja Portland nie powiązała tej napaści z niedawnymi zniknięciami kobiet. Wkrótce Brudos znów uderzył. Celem była nastoletnia Gloria Smith. 12-letnia dziewczynka szła do szkoły w północnym Salem. Brudos uprowadził ją, grożąc jej bronią. Prowadził ją do swojego wozu, ale gdy szli przejściem między dwoma domami, natknęli się na kobietę pracującą na grządce. Wtedy dziewczynka wyrwała się i uciekła. Brudos wskoczył do wozu i odjechał po kolejnym niepowodzeniu. Dziewczynka opierała się i w końcu uciekła z głośnym krzykiem. Brudos nie pobiegł, żeby ją zabić. Chciał tylko kolejnej zabawki w swoim garażu. Brudos zrozumiał, że musi oszukiwać swoje ofiary, a nie zastraszać je. Z fałszywą odznaką policyjną zaczaił się na parkingu Centrum Lloyda w Portland. Tam spotkał 22-letnią Lindę Sally. Gdy szła do swojego auta z naręczem pakunków, Brudos podszedł do niej. Pokazał jej odznakę i powiedział, że w związku z licznymi kradzieżami w centrum musi ją zabrać na przesłuchanie na posterunek policji. Linda niechętnie wsiadła do jego wozu. Zawiózł ją z Portland do Salem, prosto do swojego garażu. Wprowadził ją do środka i przywiązał do krzesła. Potem poszedł do domu na obiad. Gdy wrócił, dziewczyna siedziała tam z rozwiązanymi rękami. Musiała święcie wierzyć, że w końcu ją wypuści. Brudos związał ją i podwiesił na wyciągu. Potem ją rozebrał i robił zdjęcia. Mogła stać na palcach, więc się nie dusiła. Gdy zabawa mu się znudziła, podciągnął ją trochę wyżej i wtedy się udusiła. Nie odczuwał emocji tak, jak to robią zwykli ludzie. Mógł spokojnie jeść obiad z rodziną, podczas gdy jego ofiara konała w piwnicy. Dlatego był taki niebezpieczny. Brudos przywiązał do ciała Lindy żelastwo i zrzucił je z mostu do rzeki Long Tom. To zabójstwo go nie ucieszyło. Nie wziął swojego trofeum. Nie odciął jej piersi. Gdy spytałem, dlaczego, odparł: piersi były różowe. Nie było ciemnych krążków wokół sutków. To mu się nie spodobało. Seryjny zabójca wciąż zabija, ponieważ marzy o zbrodni doskonałej. Brudos wierzył, że w końcu popełni taką zbrodnię. Uważał się za lepszego od policji, więc w ogóle się jej nie bał. Między styczniem 68 roku a kwietniem 69 cztery kobiety zniknęły w Willamette Valley. Policja była coraz bardziej sfrustrowana.
Nie wiedziano jeszcze, że kobiety nie żyją i że zabił je 30-letni elektryk Jerome Brudos, fetyszysta i sadysta. Nagle szokujące odkrycie zmieniło sytuację. Znaleziono dwa z ukrytych przez sprawcę ciał. 10 maja 1969 roku wędkarz odkrył ciało kobiety w rzece Long Tom. Policja ustaliła, że była to Linda Sali. Autopsja wykazała, że została uduszona. Wiedzieliśmy, że w okolicy grasuje seryjny zabójca, ale niewiele więcej. Po odkryciu ciała Lindy uważnie przeszukano rzekę. Po dwóch dniach niemal w tym samym miejscu odkryto ciało Karen Sprinker, także uduszonej. Wieść o szokujących zbrodniach obiegła całą okolicę. Brudos nie przejął się. Wierzył, że policja nie potrafi powiązać go z ciałami. Ciała były związane liną z nietypowym węzłem. Stosowali go elektrycy, gdy kładli instalacje domowe. Gdy jedna grupa śledczych sprawdzała elektryków, inna wybrała się na Uniwersytet Stanowy, na którym studiowała Karen. Policjanci hrabstwa Benton przesłuchiwali wiele dziewcząt, pytając, czy któraś z nich zna lub spotkała ostatnio jakiegoś podejrzanego osobnika. Przesłuchanie setek młodych kobiet dało niezwykłe wyniki. Jedna z dziewcząt rzeczywiście spotkała się raz z pewnym mężczyzną, który miał w swoim wozie dużo dziecięcej odzieży. Pewna studentka spotkała w akademiku obcego mężczyznę. Wyjaśnił, że był w Wietnamie i że szuka przyjaznej duszy. Jednak wciąż mówił o ciałach i zaginionych kobietach. Dziewczyna zgodziła się pomóc policji w zastawieniu na niego pułapki. Umówiliśmy się z nią, że jeśli mężczyzna do niej zadzwoni, powiadomi nas. Wkrótce ustaliliśmy, że nazywa się on Jerome Brudos. Sprawdzając Brudosa, detektyw Jim Stovall ustalił, że jest on z zawodu elektrykiem. Ponadto dowiedział się, że był kiedyś w szpitalu psychiatrycznym z powodu ataków na dziewczyny. Stovall postanowił złożyć mu wizytę. Rozmawiając, niby przypadkiem weszliśmy do garażu. Tam dostrzegłem linę, taką samą jak ta, którą związano Karen i Lindę. Wiedziałem, że mamy sprawcę. Detektyw nie miał nakazu rewizji, więc nie mógł zabrać liny. Nagle Brudos pomógł mu rozwiązać ten problem. Powiedział, podoba się panu ta lina? Mogę dać panu próbkę. Odparłem, jest niezła. Odciął mi kawałek. Seryjni zabójcy są tak pewni swojej wyższości nad policjantami, że ich prowokują, wierząc, że nic im nie grozi. W laboratorium szybko ustalono, że właśnie tą liną związano martwe kobiety. Brudos mimo wszystko zaniepokoił się, dlatego po cichu odwiedził adwokata, Dale'a Drake'a. Stwierdził, że jest niewinny, a ja powiedziałem, to wspaniale, i dodałem, winny oczywiście nie może pozwolić policji na przeszukanie swojego domu lub wozu. Brudos wziął radę do serca. Gdy policja zdobyła nakaz przeszukania jego wozu, był na to przygotowany. Wnętrze auta było mokre. Spytałem, co się stało z pańskim wozem? Odparł, byłem w myjni i omyłkowo nie zamknąłem jednego z okien. Policja szukała dowodów przeciwko Brudosowi. Gdyby Gloria Smith, którą napadł 22 kwietnia, rozpoznała go, mógłby zostać aresztowany za próbę porwania. Pokazano jej zdjęcia. Położyłem przed nią 12 zdjęć i powiedziałem, obejrzyj je uważnie i gdybyś rozpoznała kogoś znajomego, daj mi znać. Przerwała oglądanie w połowie, mówiąc, to mógłby być on.
ale on ma za dużo piegów. I wskazała zdjęcie Jerry'ego Brudosa. 30 maja śledczy odkryli, że Jerome i Ralphine Brudosowie jadą ku granicy kanadyjskiej. Pojechali za nimi z nakazem aresztowania. Byłem gotów go aresztować. W okolicach Salem nie zjechał z autostrady, tylko jechał dalej na północ. Wtedy zatrzymaliśmy wóz. Niedaleko granicy policja znalazła Brudosa ukrytego pod kocem na tylnym siedzeniu. Gdy przebierał się w strój więzienny, odkryto, że nosi jedwabne pończochy. Stwierdził, że w nich czuje się lepiej. Zadzwonił do mnie o północy z aresztu i spytał, czy mogę go stamtąd wyciągnąć. Pojechałem tam. W pięciogodzinnej rozmowie przyznał się do czterech zbrodni i podał mi szereg ponurych szczegółów związanych z nimi. Drake wysłuchał tej spowiedzi i zdumiał go brak cienia skruchy. Był chłodny, nie okazywał żadnych ludzkich emocji, choć opisywał najbardziej szokujące mordy, jakie można sobie wyobrazić. Poradziłem mu, żeby zachował milczenie i nie rozmawiał z policją. Jednak policja potrzebowała więcej dowodów lub przyznania się sprawcy do zabójstw. Brudos uparcie milczał, ale Jim Stovall wiedział, jak z nim rozmawiać. Szczycił się, że ma iloraz inteligencji 165, więc wykorzystałem to. Pozwoliłem mu wierzyć, że kontroluje przebieg przesłuchania, a tak naprawdę ciągnąłem go za język. Stovall zadawał hipotetyczne pytania i Brudos dał się wciągnąć w grę. Jim grał rolę przyjaciela, niemal ojca, był wyrozumiały i pobłażliwy. Stworzył z nim wspólny front przeciwko światu. Brudos dał się w to wciągnąć. Chciał zaimponować Stovallowi, pragnął jego uznania i akceptacji. W końcu zapomniał o ostrożności i złożył szczegółowe zeznania. Zaczął od dnia, w którym spotkał dziewczynę sprzedającą encyklopedię. Opowiedział, jak zabił ją i pozostałe trzy dziewczyny, a także jak pozbył się ich ciał. Poznaliśmy wszystkie szczegóły. Wyjaśnił też kwestie, których policja nie rozumiała. Na przykład tajemnicze ślady oparzeń na skórze Lindy Sully. Chodziło o eksperyment. Wbił w klatkę piersiową ofiary dwa gwoździe i podłączył prąd. Chciał sprawdzić, czy ciało podskoczy tak jak podczas słynnych doświadczeń z żabami. Seryjny zabójca potrzebuje coraz silniejszych bodźców. Normalni ludzie czerpią satysfakcję z różnych rzeczy. Ich interesuje tylko jedna wąska sfera i w jej ramach są gotowi na najbardziej skrajne zachowania. Brudos nie czuł wyrzutów sumienia. Cieszył się zabijając te kobiety i okaleczając ich ciała. Bardzo go podniecał seks z martwymi ofiarami. Nie miał sumienia, więc nie czuł wyrzutów. Przyznał, że zabijane kobiety były dla niego zwykłymi przedmiotami. Określił je metaforycznie jako ładne opakowania słodyczy. Oczywiście opakowania go nie interesowały, więc je niszczył i wyrzucał. Mając zeznania Brudosa, policja zdobyła nakaz przeszukania garażu. Szybko uzyskała bogaty zbiór dowodów. Pamiętam, jak szuflady były pełne zdjęć pokazujących wszystkie zamordowane kobiety w różnych sytuacjach. Dziwacznie ubrane lub nagie. Żywe lub martwe. Na jednym ze zdjęć Karen Springer żywa stała naga tylko w szpilkach. Nigdy nie zapomnę wyrazu jej twarzy. Pięści miała mocno zaciśnięte. Musiała być potwornie przerażona tym, co z nią robiono.
pewnej chwili pogrążony w swoich fantazjach zbrodniarz nie zauważył, że znalazł się w kadrze. Umieścił pod jej ciałem lustro i robił zdjęcie, które miało pokazać jej sferę intymną. Tak się pochylił, że sfotografował siebie samego w lustrze. W domu znaleziono jeszcze bardziej ponure dowody. Z odciętych piersi Karen zrobił przyciski do papieru. Znaleźliśmy je na kominku w jego pokoju. Znalezione w domu kluczyki do auta John Whitney były ostatnim brakującym dowodem oskarżenia. Dla mnie jako obrońcy było jasne, że wina Jeroma jest oczywista. Moją jedyną szansą było stwierdzenie niepoczytalności. Czerwca 69 roku psychiatrzy rozpoczęli dokładne badania oskarżonego. Robił, co mógł, żeby uniknąć więzienia. Owszem, zrobiłem to, ale jestem szalony. Winna jest moja matka, nie ja. Badało go 7 psychiatrów i niestety wszyscy uznali, że nie jest szaleńcem. Czerwca Jerome Henry Brudos stanął przed sądem hrabstwa Marion. Przyznał się do 3 zabójstw. Sędzia Sloper spokojnie go wysłuchał i nie zwlekał z wyrokiem. Myślę, że wszyscy odetchnęli z ulgą. Brudos dostał 3-krotną karę dożywocia. Dopiero po 36 latach miał prawo wystąpić o zwolnienie warunkowe. A co z Ralphin? Śledczy nie chcieli uwierzyć, że nie wiedziała o zbrodniach męża. Zarzucono jej współudział, ale nie zdołano tego udowodnić. Wiedziałam, że jestem niewinna. Uzyskała wyłączne prawo opieki nad 2 dzieci i wyjechała. Porzucony przez żonę, odtrącony przez współwięźniów, Brudos resztę życia spędził w więzieniu stanowym. Wielokrotnie ubiegał się o zwolnienie warunkowe, ale było oczywiste, że nigdy nie wyjdzie na wolność. Zrobiłem wiele złych rzeczy, ale nikt nigdy się na mnie nie skarżył, że celowo go skrzywdziłem. W celi wciąż oddawał się swoim fantazjom. Zamawiał katalogi damskiej odzieży i butów, bo jego skłonności oczywiście nie ustały po tym, jak go skazano. Z czasem stał się najdłużej siedzącym w oregońskim więzieniu skazańcem. Zmarł na raka wątroby w wieku 67 lat, 28 marca 2006 roku. Jerome Brudos był wcieleniem zła i cieszę się, że nie żyje. Zanim umarł, nikogo nie obchodził, tak jak nie obchodziły go jego ofiary. Był jak dwugłowy wąż lub też ciele z 5 nogami. Nie wiem, czemu Bóg stwarza takie istoty.